W dzisiejszym odcinku pokażę, jak przeprowadzać stringów. To będzie taki poradnik, jak przeprowadzać stringów. Także losujemy sobie rodzinkę lub wybieramy. Ja na przykład wybrałam ćwirów, a więc wybieramy rodzinkę, którą chcę. Klikamy. Mamy trzy opcje. Odwiedź, edytuj, albo więcej. Tutaj też mamy trzy opcje. Wprowadź rodzinę, eksmituj lub zarządzaj. Klikamy zarządzaj. Tutaj też mamy. Edytuj, dodawaj lub usuwaj simów z rodziny w aplikacji Stwórz Sima. Przenieś rodzinę na parcelę. Przenieś simów między rodzinami. Usuń rodzinę. Klikamy dwie kropeczki. Nie, to nie były dwie kropeczki. Ale wiecie, co naklikłam. Sobie cofniecie z filmiku czy coś. Ja chcę przeprowadzić Kassandrę, bo jak wiecie, w rodzince ćwir była też Kassandra, ale ja ją już przeprowadziłam, żeby było ciekawiej. Niegrane, klikamy, nie ma na świecie. I szukamy rodzinki, którą chcemy wprowadzić. O, tu jest ta. Szukałam jej. Tu jest ćwir. Klikamy na osobę, którą chcemy przeprowadzić. Klikamy. Przenieś simów mi. Lub przenieś sima lub simów. Sprzedaj całe wyposażenie parceli. I gotowe. I mamy już tutaj Kassandrę. Także to na tyle w tym odcinku. Wiem, że odcinek był krótki. Ale myślę, że na pierwszy odcinek wystarczy. W sumie pokazałam to, co miałam pokazać. A gdybyście przeprowadzili Kassandrę, to ona by się znalazła w zarządzającej rodziną i tutaj niegrane i by się tam gdzieś odnalazła. Okej. Także to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i mam nadzieję, że to, że nagrywam filmy na YouTube, też się Wam spodoba. Także trzymajcie się, no i cześć!